Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w nowym dniu. Zaczynam vloga już nie od śniadania, nawet nie od obiadu, bo właśnie wciągnęłam na obiad placki ziemniaczane ze śmietaną. Jest, takie były pyszne. Takie chrupiące, fajne. No i tak, mamitkowy piesek, bo teraz Kokolina to jest mamitkowy piesek. Gdzie mamitka, tam i ona. Mati poszła sobie na dwór do cienia, leży. I mamitkowy alpak. Też tak za mamitką łazi i łazi i łazi. Cio, przyszedłeś do mamitki, co? Moje dwa mamitkowe rumburaki. Nie grzeb mi tam po kuchni, bardzo cię proszę. Dziękuję. Także tak, dziewczyny i chłopaki. Dopijam kawę i zaraz jadę do sklepu, bo... No, bo jak to się mówi, w lodówce zostało tylko przysłowiowe światło. Ale muszę się najpierw rozebrać, bo ja się tak naubierałam do pracy, bo rano było, no tak chłodno nawet bym powiedziała, a teraz jest tak ciepło, fajnie, że muszę się ogólnie przebrać i zbierać się. O, i poszedł sobie. A mamitkowy piesek płynie. Wczoraj sprzątałam samochód, otworzyłam drzwi, tak w ogóle drzwi, bagażnik, żeby się trochę przewietrzyło. Bracom siedzi Koko, a Koko siedzi za kierownicą, już gwiazda. A ten się będzie teraz kręcił. Wchodzi czy wychodzi? Czy ja byłem z pieskiem, czy bez pieska? Zaswędziało. Zaswędziało dzieciaka. No dobra, słuchajcie. Idę. Miki, bierz siaty i na zakupy. No, co tak się patrzysz? Nie? O, to dzięki, stary. Po prostu dzięki. I historia się zaczyna od nowa. Szukamy złotówki na wózek. Czy coś? Zrobiło się tak gorąco, tak cieplutko, super. Że po prostu, a u nas taka zadyma wszędzie, bo nie działają światła, nigdzie. Wiecie, co się dzieje w piątek po południu po pracy, nie? Nie działają światła, nie, trybkę przyszły. Wiecie co, nagrywam telefonem, a szukam telefonu. Ludu kochany. I tak się zastanawiam, co jutro zrobić na obiad, czy spaghetti, czy pizzę. Ale chyba zrobię spaghetti, bo to będzie szybciej i można to zrobić na 2 dni. Więc idę, a potem jeszcze muszę wpaść na chwilę do Intermarché. Przekupić dziewczynom ucho i po kości. I małżeństwo gruszki, bo w Intermarché są zarczepiste gruszki. Naprawdę. Jezu, jak mnie ten pociąg wystraszył. Jakbyście byli w Intermarché, to bierzcie gruszki, bo jak ja nie jestem zwolennikiem gruszek ogólnie, jako owocu, tak w Intermarché są super. Także dobra, ja lecę, bo jak już wyłączyłam klimę i wszystko, to się tu zaraz ugotuje. Biorę moje siateczki eleganckie. Moje Louis Vuitton i pędzę. O, ja dzisiaj w ogóle, słuchajcie, poszłam spać. Trzecia po trzeciej, nie mogłam w ogóle usnąć. A dzisiaj w pracy, dobrze, że byłam z alpakami, to mnie alpaki prowadzały, wiecie. Normalnie tragedia. Ale dzisiaj mam nadzieję się wyspać, odpocząć i wrócić do żywych. Także idę teraz do Lidla. Ja znowu na moim ulubionym dziale. Tylko trzeba uważać na szklanki. Co by tu nie pobić. Powiem Wam, że dzisiaj jest wszędzie tak dużo ruchu, tak dużo ludzi, a w Intermarché jest jakiś taki względny spokój, nic się nie dzieje. Kubki fajne, ale strach tu dotykać cokolwiek. No ale nie ma tych moich lekkich z podwójnym dnem. No i idę dalej.
miski, miseczki, no kurczę, bardzo. A ja muszę iść na te moje żary odporne, bo przecież ja już na następne uzbierałam punkty, więc muszę iść odebrać. A to czego to jest? Jezu, to jest do mycia okien. Ja zobaczyłam tylko ten drążek i mówię, do czego to jest? A to do mycia okien. Ale wiecie co, potem wam powiem, w Action jest super fajne urządzenie do czyszczenia kostki brukowej. Bardzo mi się to podoba. Ja to spróbuję znaleźć na necie i wkleić wam zdjęcie, bo ja to ostatnio w pracy u siebie widziałam. Powiem wam, że muszę podjechać i sobie kupić takie coś. Wiecie co? Zauważyłam taką małą prawidłowość. W naszym domu zaczyna funkcjonować prawo Kaliego. Czekajcie. Wywaliłam dziewczyny trochę na dwór, bo już takiego szału dostałem. No u nas zaczyna funkcjonować prawo Kaliego. Bo jak Koko komuś coś ukraść, to nie ma sprawy, ale jak Koko zostanie ukradnięte, to o matko bosko, jaki raban. Ci tak było z kościami. Kupiłam takie dwie kosteczki do gryzienia. No i powiem wam, że było grubo. Naprawdę było grubo. No i słuchajcie, takie prawo Kaliego u nas faktycznie obowiązuje. A powiem wam, że ja dzisiaj byłam w tym Intermarsze i ja już pierdzielę, ja już tam więcej, zawsze mi tam coś spadnie. Normalnie ten sklep to jest jakiś, ja nie wiem, już tak się staram, wiecie, tam jak z jajkiem chodzić. No dzisiaj mi spadła puszka z piciem. I to, ale to tak mi spadła, że tam wleciała pod te regały i no poszłam wziąć sobie drugą, bo no wie wam, jakaś siara, normalnie kaleczniak taki, że... I byłam w tym Intermarsze, wybrałam sobie... Ostatnie, bo już więcej nie będę brała. Dwie takie małe, te jakieś tam babeczki, czy do czegoś, nieraz jakiś nawet ser, wiecie, odpiec, taki nieduży. Czekajcie, żeby mi to zaraz nie spadło. No, takie dwie malutkie za te naklejki, ale powiem wam, to się tak nie bardzo kalkuluje, bo jakby to tak policzył, to normalnie by to kupił bez tych naklejek i też by było w każdym razie. No idealnie by było, jakby było 6 takich, ale jeszcze 4 sobie dokupię, bo akurat takie małe zawsze miałam zamiar kupić i nigdy ich nie kupiłam. A to mówię, nawet jakiś serek zapiec, czy no już nie mówię o muffinkach, bo ja sobie dzisiaj loda kupiłam. Tego wiecie, z Lidla, z tymi kaloriami, 349 kalorii za pół litra. Już ich tak dawno nie było, ale dzisiaj jak zobaczyłam, to wziąłam sobie od razu, z racji piątku, święto lasu, będzie lodzik, bo tak jak mówiłam, że już tak za mną chodzi lód. No, nie jadłam jeszcze do tej pory, także będzie. No i tak szybko już wychodząc, złapałam sobie jeszcze właśnie piankę do mycia, taką z Liren. No i zwyklejszą do mycia twarzy. Witamina C, witamina E, kwas hialuronowy. Wiecie co, bardzo fajne są te pianki z Eveline. One naprawdę, jeżeli chodzi o sam produkt, to są super, ale te opakowania są tragiczne. Tu wszystko jest pozalewane, cieknie, chlapie, jakoś się to źle pompuje. No więc coś tam chyba nie poszło, bo to już druga z rzędu właśnie z Eveline. Sam produkt jest naprawdę dobry, bo są świetne te żele. Pięknie domywają, nawet ten wodoodporny makijaż. Nie wiem jak to, zobaczymy, dopiero będę to próbowała. Ale te z Eveline polecam i jakbym była w Rossmanie pewnie czy coś, no pewnie bym kupiła trzecią tą z Eveline. Ale że byłam w Intermarché, to tam naprawdę nie było żadnego wyboru, jeżeli chodzi o ten kosmetyczny asortyment. A tak mi się w ostatniej chwili przypomniało, że wczoraj resztkę wykorzystałam i żelu do twarzy i pod prysznic nic nie mam. I też złapałam tylko taki ten, wiecie, z ziaja. Masło kakaowe, kremowy, żel myjący. I powiem wam szczerze, że ja to widziałam milion razy, a ja tego w życiu nie miałam. Miałam tą kaszmirową kaszmirową edycję. Tak? No, edycję. To tak delikatnie jakby kokosem. Jakby właśnie takim, dobra, zużyję się tam żela akurat do mycia, to
jest tam na co dzień. Ja na przykład bardzo lubię te żele, co są takie, wiecie, dołączane do perfum. Jak nieraz w Douglasie można kupić na przykład i w Saint Laurent albo Diora te żele, ale to lubię właśnie na jakieś takie okazje czy gdzieś na wakacje, bo wtedy one są perfumowane, to ciało tak pięknie pachnie. Ale na co dzień to wcale się tam nie ścieram nad jakimiś, wiecie, drogimi cudami na kiju, bo no to w końcu jest tylko, że umyć się, wyskoczyć, wytrzeć, nabalsamować, uklepać, wklepać i lecieć dalej. Także mówię, te z Eveline pianki są super, ale opakowania są do kitu. Coś nie pykło. No i zaraz chyba wiecie, co będę robiła? Szpageterię. No bo jutro znowu sobota do szkoły. Skoko, więc znowu trzeba wcześnie wstać i wrócę koło pierwszej, więc znowu pół dnia pójdzie. A w niedzielę już pracuję, bo już u nas się ten sezon zaczyna taki dość mocny, więc musimy tutaj trochę poogarniać. A dzisiaj, to powiem Wam, no, nie spałam do trzeciej, a o szóstej już wstałam, więc nie wiem, do jakieś 3, 2, 2,5 godziny spałam. Dzisiaj tak funkcjonuję po prostu z rozpędu. Wiem dobrze, że byłam w pracy z alpakami. Te alpaki mnie prowadzały, bo ja w ogóle rano to byłam w tak tragicznej sytuacji i tak nie mogłam się obudzić, że mówię Wam, no jakieś coś jeszcze chyba kilku dni potrzebuję, żeby dojść do siebie. A dzisiaj potrzebuję się przede wszystkim wyspać. Dlatego ogarnę, co mam ogarnąć, zrobię, co mam zrobić, idę się wykąpać i idę po prostu wcześniej spać. I wcale się nie będę szczypała nad niczym, bo mówię, tydzień był dość ciężki, bo był taki dość hardkorowy i jeszcze wczorajsze to niespanie to doprowadziło do tego, że ja się po prostu czuję... Jezu, Koko, jak szaleje. Tak, my to tutaj sobie spędzamy czas. Wygodnie ci, bo mi tak nie bardzo, wiesz? Zostaw mi tą gumkę do włosów, ty mały herfliku jeden... O, ty... Tak, Mati, a ty co zdrajco jedna? Mamitkowy piesek, mówię Wam, to jest całkiem mamitkowa dziewczyna. Ona po prostu, gdzie mamitka, tam i ona. No jakby dobrze było, to i na baranka byśmy tak sobie tutaj udźwignęli temat. Nie, Matuniu? No my po prostu tutaj już w ogóle nie wiemy, co z tym wierzątkiem robić. No jest, no też Cię kocham, moja księżniczko. A to małe to jest po prostu, mówię Wam, już jest taka metoda Kaliego, że jak kokutce coś buchnąć, to jest tragedia. Chodź, Matunia, nie drzy Japonga, wiecie co, ale zobaczcie, jak to pięknie wygląda. 2 czy 3 dni i tak jest zielono. Tam w ogóle Regina, taka, Boże, nie Regina, to jest też czereśnia, ale dzika. A Regina jest tam za gruszką. O, czekajcie, gdzie? O, tam. To jest Regina. Patrzcie, jak Wam palca wsadziłam. Ale mówię, Boże, aż normalnie nic, tylko leżak wyciągnąć, jest fajnie ciepło. Ja teraz normalnie w bluzie jestem, bez żadnej kurtki, bez niczego. Więc pogoda jest naprawdę... A ostatnio właśnie, któraś z Was, przepraszam Cię, kochana, ale nie pamiętam, pytała o tego grilla, co tutaj teraz widzicie. I ja właśnie odpowiadałam, że gdyby on był lżejszy, to ja bym go sama wykopała, ale często tak naprawdę koty w nim się wygrzewają, śpią, więc on tak na razie sobie stoi. Ale to jest taki niewypał ten grill, że to jest, po pierwsze on jest malutki, on jest bardzo mały, może te większe inaczej się, Mati, mogłabyś odsunąć się, bo zasłaniasz, gila zasłaniasz, albo stój. W każdym razie on jest za mały, niefunkcjonalny i... Tak naprawdę robiliśmy z nim w nim grilla może ze 3 razy i od tamtej pory po prostu tak sobie stoi już tyle lat. Faktem, że taka cholera nie do zdarcia, ale też w życiu bym go nie kupiła drugi raz, jeżeli ktoś się pyta, czy polecam, absolutnie. Absolutnie. Kupcie sobie grill, który możecie schować na zimę, a nie taki stojący, później to czyść, sprząta i źle się to w ogóle czyści. Nie, nie polecam. Absolutnie nie. Z racji tego, że dzisiaj będą lody, to jest moja kolacja. A tak szczerze powiedziawszy, to żartuję, ale ostatnio mam taką właśnie fazę na rzodkiewki. Tak mi smakują, że lubię nawet do samochodu sobie wziąć parę i pochrupać. Delikatnie posolić
i tak sobie zjeść taką, nie wiem, czy zjem całą miseczkę, bo wiecie, zależy, jak będzie mocno ostra, to mogę nie dać rady. Ale normalnie jakoś tak, nigdy nie miałam takiej ochoty na rzodkiewki, jak mam teraz, także rzodkiewkowe uzależnienie, no, jakoś takoś. Słuchajcie, dziewczyny wreszcie popadały, jedna i druga, więc ja mogę wykorzystać chwilę i iść dla was zmontować ten film bez całej asysty, ojej. Bo już miały normalnie taki moment, tak się wściekały, tak biegały, latały, szalały, że... Ale teraz popadały, więc tak myślę, że za 2 godzinki będzie spokoju. Czemu ja tak cicho mówię? Żeby nie obudzić psów. Także dziękuję wam pięknie za dzisiaj. Widzimy się jutro.